Zmieniliśmy całkowicie halę, całkowicie nowa marka. Wiem, że produkty jesteś... zmieniliśmy całkowicie, też produkty. Przyszliśmy do custom wagonów, czyli do naszych blaszaków tak zwanych. No właśnie, jesteście jedynym dealerem Pysla tak. Właśnie w Polsce. A za nami nowość. Tak, to jest kompletnie nowy samochód. Vanster po 2 lata temu, po można powiedzieć po premierze Campstera, który jest samochodem czteroosobowym z kuchenką, mamy w tej chwili konkurenta dla Volkswagena Kalifornii. Dokładnie ten sam samochód, można powiedzieć te same funkcje, bez kuchni w środku, takich stałych szafek, natomiast mamy miejsca do spania. I co jest tak powiem, na korzyść Vanstera, w porównaniu z Kalifornią mamy drzwi odsuwane po obu stronach, czego nie ma w ogóle w Volkswagenie. Samochód bardzo fajny, bardzo funkcjonalny, jako cztery miejsca, znaczy dający nam cztery możliwość do spania dla czterech osób, ale cena w ogóle nieporównywalna, jeżeli chodzi o Kalifornię. Można powiedzieć, że samochód wielofunkcyjny, bo spełniający funkcję vana, ośmioosobowego, jak również samochodu do podróżowania i do spania dla czterech osób. Zapytam dla jasności, czyli to auto można użytkować normalnie jako zwykłe vana na co dzień, możemy tą zabudowę wyrzucić? Oczywiście, że tak. Wyjmujemy zabudowę kempingową, zostaje nam otwierany dach, a tutaj montujemy 8 miejsc, 2 ławki, mamy 8 miejsc normalnie, samochód użytkowany w ciągu do codziennego użytku dla 8 osób. Więc mamy i funkcję vana, i funkcję samochodu kempingowego. Okej. Okay. Konkurent Kalifornii bijący ją na głowę. Niesamowity. Bazą jest Citroen, z tego co widzę. Można go zamówić, słuchajcie, z manualną, automatyczną skrzynią obiegów. Wiem, testowałem, polecam. Naprawdę. Świetny samochód. Sam taki użytkuję na co dzień, więc jest naprawdę rewelacyjny. No i właśnie w bardzo fajnych cenach oferowany jest tak, w salonach. Tak, to trzeba przyznać. To jest pierwsza z nowości, Posla. Czy coś więcej na temat auta, czy idziemy dalej? Można powiedzieć, że chyba to o Citroenie wszystko, co tak w dwóch słowach uda nam się powiedzieć na temat tego samochodu. Natomiast tutaj obok mamy zupełnie nowe rozwiązanie, zupełnie nowy samochód. To jest Summit Prime. I będziemy musieli się tam przedrzeć chyba do niego. To jest, można powiedzieć, modyfikacja samochodu Summit. To jest taka linia, która się w tej chwili najlepiej sprzedaje, jeżeli chodzi o Tesla. Samochody 6-metrowe, 640 ze specjalnym wyposażeniem i specjalną ceną. Oferowane w Niemczech poniżej 40 tysięcy euro. Natomiast nowością w tym roku jest ten uchylny dach, taki panoramiczny nad szoferką. Na całą długość auta w sumie. Na całą szerokość. Na całą szerokość, przepraszam. Natomiast doświetlający nam fantastycznie szoferkę i tutaj stół. Samochód zupełnie z nowym designem wnętrza. Bardzo fajny, bardzo nowoczesny. Można powiedzieć, że odświeżył markę, bo długo Tesla miał takie, można powiedzieć, zachowawcze wnętrze. Samochód zupełnie inny, bardzo nowoczesny, jakby no, wybiegający w przód. Czyli można już go zobaczyć, będzie u Was jakoś na dniach w salonie, dotknąć, poczuć go? Myślę, że może nie na dniach, czekamy na egzemplarze pokazowe, ale myślę, że jesienią będzie dostępny u nas w salonie. Czyli pamiętajcie, gdzie przyjechać jeszcze raz? Do Warszawy, do firmy Mobitech Caravan Center. Zobaczycie tam Detlesy, zobaczycie tam Posle, zobaczycie tam jeszcze inne marki, bo i Globcara sprzedajecie. Globcara, Campstera, to są marki Posla, ale jeszcze zobaczycie Sunlighta. No i mam nadzieję, że jeszcze wiele innych marek. Pełny przekrój, słuchajcie. Podobnie ze mną Piotr z firmy Mobitech. Zmieniliśmy stoisko, zmieniliśmy markę i przyznam się szczerze, że widzicie za nami Sunlight. Jest to moja jedna z ulubionych marek kamperów, nie tylko pod kątem wykonania, cenowym również, bo to jest świetny poziom, ale też pod kątem marketingu, bo Sunlight zawsze pokazuje te emocje na swoich filmach, w tych ulotkach. Ale dzisiaj może się skupimy jednak na samochodzie, bo co to mamy za naszymi plecami? To jest nowość Sunlighta, samochód nazwany przez nich van, wąski samochód, 6-metrowy. To jest bardzo istotne, bo niewiele firm oferuje samochody do 6 metrów, a co za tym idzie, to jest niższe opłaty na promach. Także idealny samochód do Skandynawii, do zwiedzenia Skandynawii. Samochód bardzo wąski, dla dwóch osób, idealny, można powiedzieć, do podróżowania, przemieszczania się takiego codziennego. Samochód, można powiedzieć, dwuosobowy do takiego spokojnego podróżowania. Ale powiedz mi, jest nazwany van, ale to tak nie do końca jest chyba van, no prawda? Nie do końca van, bo to jest półintegra, ale przez swoją szerokość nazwany van, bo to nawet nie jest samochód 220,
Więc przez to nazwali go van, ale samochód o bardzo dużej ładowności. Samochód bardzo zgrabny, którym praktycznie wjedziemy wszędzie, tak jak blaszakiem. Słuchajcie, wysyłamy tam naszego kamerzystę, zapraszamy do środka. Proszę nakręcić i pokazać nam, jak wygląda van, ale nie van od marki Sunlight. Okej, jesteśmy w środku campervana, nie campervana, czyli pół Integry, ale nazwanej van. Olbrzymi załadunek, z tego co widzieliśmy, i niezła cena. Tak, 900 kilo ładowności ponad. Cena niemiecka w tej chwili jest jakieś 36,5 tysiąca euro, więc ten samochód powinien do 180 tysięcy kosztować w Polsce brutto. Samochód bardzo fajny dla dwóch osób, 6-metrowy, z dużym, stosunkowo dużym garażem, łóżkiem w poprzek, rozwiązanie w tej chwili już rzadko spotykane, aczkolwiek przy tak krótkim samochodzie to jedyne możliwe. Duża łazienka z oddzielnym prysznicem i to jest też taki patent, który kiedyś był wymyślony w Detlefsie, obracana ściana, że z łazienki nam się robi po prostu niezależny prysznic. Ale wszystko jest tutaj tak jak w normalnym kamperze. Mamy kuchnię, tak, kuchenkę, zlew, tak. Ogrzewanie. Całe wyposażenie to jest kamp, pełnowartościowy kamper, z tym, że w wersji można powiedzieć mini. Dwuosobowej malutkiej. Słuchajcie, tak prezentuje się marka Sunlight. To jest kolejna marka, którą znajdziecie w ofercie firmy Mobitech z Warszawy. To chyba na dzisiaj wszystko. Tak, bardzo Ci dziękuję za wszystkie materiały. Dziękuję. Słuchajcie, jeżeli chcecie znaleźć jakikolwiek model z tych wszystkich, które dzisiaj zaprezentowaliśmy, wybierzcie się do Warszawy. Tam zapraszamy, znajdziecie firmy Mobitech. Przede wszystkim fachową obsługę. O właśnie. I jak widzicie, miłych gości w środku. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia na kolejnych targach.